Dobry wieczór Państwu. To już nasz ostatni wieczór, który jednocześnie wcale nie musi być ostatnim i na pewno nie będzie ostatnim, ale o tym w trakcie jeszcze programu. A tak naprawdę to. Trochę zdumiona jestem Państwa obecnością tutaj. Przecież jest sobotni popołudnie, jesteśmy w gorącym okresie kupowania upominków, prezentów. Wzywają nas reklamy w naszych domach na szklanych ekranach, krzyczą do nas sklepy. Nawet w komórkach wyświetlają się nam smsy, że właśnie jest promocja 15, 20, proszę Państwa, nawet 30% w niektórych sklepach. Więc nie wiem, marnujecie czas trochę, marnujecie czas trochę. A przydałoby się tyle rzeczy kupić, prawda? I rzeczywiście można byłoby się zastanowić nad naszą tutaj obecnością, gdyby nie to, że Pan Bóg dawno, dawno temu powiedział do nas: człowieku, uspokój się. Jeszcze nie było sklepów, jeszcze nie było szklanych witryn, jeszcze nie było promocji, a Pan Bóg powiedział: Wystarczy ci to, co masz. Może spójrz na kogoś innego, kto jest w potrzebie. I dzisiaj będziemy chcieli troszkę szerzej przyjrzeć się właśnie tej Bożej wypowiedzi. Dekalog 10. Naszym prelegentem dzisiaj jest pastor Artur Dzaman. Państwa zapraszam do wysłuchania tego wykładu. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie tutaj w kościele Adwentystów Dnia Siódmego, jak również przed monitorami. Dekalog, przykazanie dziesiąte w pułapce konsumpcjonizmu. Tu w jakiej pułapce? Skąd taki pomysł, że jest jakaś pułapka? Więc, drodzy Państwo, pułapka istnieje. Już Arystoteles powiedział, że rodzaj ludzki jest nienasycony w swojej chciwości. Dane statystyczne. Faktem jest, że suma kredytów bankowych zaciągniętych przez Polaków stale rośnie. W lutym 2018 było to 528 miliardów złotych. Dokładnie w dekadzie 2005-2015 wzrost wydatków Polaków na konsumpcję był najwyższy w Unii Europejskiej. W roku 2015 statystyczny Polak kupował o prawie 32% więcej dóbr i usług niż 10 lat wcześniej. Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie odnotował ani jednego kwartału ze spadkiem konsumpcji. Jesteśmy pochłonięci, jesteśmy w wirze zakupów, zakupów, zakupów i konsumpcji. Trudno się dziwić. Tłumaczą badacze tego zjawiska z pogranicza psychologii, socjologii, etyki, biznesu, że Polacy dali się wkręcić. No przepraszam, w sumie to my daliśmy się wkręcić. Dlaczego wkręcić? Mamy przepiękny miesiąc, jest grudzień. I jak wydawało się, że wszystko dookoła nas jest skupione na jednym celu. Na jakim celu? Na czym? Mamy piękny miesiąc w grudzień, a dookoła wszyscy skupieni są. W sumie to zaczęło się dużo wcześniej. Zakupy, tak. Zakupy, zakupy, jeszcze raz zakupy. No i właśnie, jest pewien prezent. No prezent. Wszyscy czekamy, aby coś dostać, coś dać, ale co takiego? Cóż to mamy? Oczopląsu można dostać. Markety, markety, towary, tysiące towarów. Pięknych, kolorowych, pachnących, ładnie zapakowanych i to wszystko nas poraża, to wszystko nas hipnotyzuje i możesz to mieć, możesz to kupić. Jest to w zasięgu twojej ręki. Nie możesz? E, możesz. Możesz wziąć kredycik, pożyczkę, last minute. Wszystko jest możliwe. No kup, kup i będziesz szczęśliwy. To możesz naprawdę mieć. Markety są wypełnione tysiącami towarów. Wyprzedaży okazji jakieś dziwne wchodzą do nas mody, gdzieś zagranicy jakieś czarne piątki i to nie jest jeden piątek faktycznie jest to często cała doba, kiedy są najbardziej niesamowite obniżki. Wielu z producentów w Stanach Zjednoczonych mówi, że jest to jedyny dzień w roku, kiedy najwięcej zarabiają spośród całego roku. No właśnie. Ale czy faktycznie musimy tylko kupować, kupować i kupować? Niektórzy ludzie mają przesyt kupowania i robią jakby taką alternatywę. Niektórzy dają się wkręcić. Mamy 30, 20, 50%. Ale jak to wygląda w praktyce? Ojejku, jejku. Czyżby plazmy staniały? Znane są przypadki, drodzy Państwo, że właśnie w czarne piątki niektóre osoby zostały stratowane. W biegu po towar, w biegu do kolejki. Straszne. Czarny Piątek to początek sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem Stanów Zjednoczonych. W Czarny Piątek wiele sklepów jeszcze czynnych całą dobę i o dziwo. Przybyło to również do, do Polski. No możemy to mieć. 34 tysiące obniżki, promocja, no rocznik, możesz kupić. Możesz to mieć. O, ten dom też możesz mieć. Zamieszkaj w tej dobrej dzielnicy. Pokaż swój status. Pokaż, że naprawdę cię stać. No przecież stać cię. A że kredycik na 30 lat i potem będziesz związany w pracy, której nie lubisz, będziesz miał nóż na gardle, nie będziesz mógł zmienić, no bo są kredyty, są raty do spłaty i musisz coś z tym zrobić. No cóż, ale jeżeli nie na dom, to może coś mniejszego, aby sobie humor poprawić. Na przykład. O tak, spójrzmy, jakie szczęście z tych oczu promienieje. Jestem, jaka jestem szczęśliwa. I to wszystko stara się nam wmówić, że kup, też będziesz szczęśliwy. Kup, stać się na to, możesz to mieć. Naprawdę cię na to stać. Biznesowa kampania trwa 24 godziny na dobę. Ogrom reklam, zabiegów marketingowych służący tylko jednej sprawie. Kup, kup, kup. Nieważne co, nieważne jak. Ważne kup, kup, a będziesz szczęśliwy, będziesz popularny. No właśnie, ale mam dylemat. Czy faktycznie kupowanie, kupowanie, kupowanie sprawi, że będziemy szczęśliwsi, ładniejsi, bardziej zadowoleni? Obawiam się, że niestety nie. Kupujemy, kupujemy, kupujemy. I czasami już nie możemy odnaleźć się w tym, co nakupiliśmy, więc musimy kupić nowe rzeczy, a przy okazji remontu w szafie odkrywamy. Przecież mam fajne rzeczy, których nigdy nie używałem, czy nie używałam. Will Rogers powiedział, była to osobowość radiowa. Zbyt wielu ludzi kupuje rzeczy, których nie potrzebuje. Za pieniądze, których nie zarobili, czyli chyba jakiś kredycik. Aby zrobić wrażenie na ludziach, uwaga, którzy ich nie lubią. Udając kogoś, kim nie są. Więc jaki jest sens tego wszystkiego? To przepraszam, ale to po co to? Żyć dla innych, aby spełnić wizję innych ludzi? Więc całe to życie kręci się wokół jakiejś fustki, jakiejś próżni. Will, George, Will Rogers, drodzy, żył Państwo, w roku 1897, 1879 rodzi się, a zmarł w 1935. Ale czy te słowa nie są tak bardzo aktualne? Czy nie opisują miliony ludzi, którzy żyją, a może opisują Ciebie i Twoje życie? Co jest tak naprawdę ważne, co się w Twoim życiu liczy? I w związku z tym niektórzy ludzie idą po, po to, aby powiedzieć nie, stop! Wyobraźmy sobie taki dzień. To byłoby szaleństwo, kiedy mówimy znajomym, że dzisiaj niczego nie kupuję. Dlaczego? Ponieważ mam dzień bez kupowania. Jak to dzień bez kupowania? Buy nothing day. Dzień bez zakupów. W Europie wprowadzono to w ostatnią sobotę listopada. No cóż, jeżeli ktoś święci sobotę, to nie ma problemu. Nie musimy myśleć o zakupach. Chyba, że nad krótkim dniu kończy się dzień święty i pędzimy, aby coś jeszcze kupić. Nie stop. Nie, nie, nie. Jest to dzień bez zakupów. To jest akurat rok 2000, San Francisco. Pikieta wyszła, powiedziała stop, dosyć. Po co pędziesz człowieku? Po co to kupujesz? Co cię nie uszczęśliwi? To ma służyć temu, aby się zastanowić. Jaki może być tego efekt? No cóż, a troszeczkę możesz sobie zaoszczędzić. I właśnie, co jest przeciwstawieństwem konsumpcji? Oszczędzanie. Nawet jeżeli to nie są wielkie sumy, jeżeli to jest stały nawyk, jest to bardzo dobra rzecz. Mniej rzeczy kupujemy, mniej mamy po prostu rzeczy w domu, a jeżeli kupujemy, kupujemy, to potem nawet się trudno poruszać. Czy to ma sens? Życie bez ciężarów mniej znaczy więcej jak to? Mniej masz rzeczy, mniej przedmiotów, nie musisz tego zbierać, segregować, układać, nie musisz też sprzątać, nie musisz przekładać, naprawiać. Dlaczego? No bo po prostu masz tego mniej. Ludzie też wpadają na różne niesamowite pomysły, na przykład aby ograniczyć wszystko co co masz do stu rzeczy. No nie zachęcam do tego, żebyście państwo wyrzucili wszystko i ograniczyli się do pewnych rzeczy. Ale de facto mamy w domach mamy ogromne rzeczy, nie wiem, ubrań, których nie nosimy, książek, których nie czytamy, rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy, a one zabierają nam czas. A czyż to nie jest piękna przestrzeń? Jak wam się państwu podoba? Ten pokój. Czy czegoś tu brakuje? Piękny widok, duże przestrzenie. A tak. Lepiej, prawda? Okej, nie ma wiele rzeczy do sprzątania. Jeden z największych umysłów żyjących w XX wieku. Człowiek, który zmienił myślenie świata. W kwestii telefonów, w kwestii komórek, po powrocie z Japonii stwierdził, że wszystko to jest za dużo. Nie wprowadził mebli do, do swojego mieszkania, więc ostatecznie spał na japońskiej zwijanej Macie. A może. A może jednak tak? O Ale jaki problem, jeżeli tak wygląda Twoje mieszkanie, to w krótkim czasie może się spakować i przeprowadzić się do innego miasta. Po co? aby nie trzymać się mieszkania, gdzie mieszkasz, ale aby znaleźć lepszą pracę, aby zmienić środowisko, lepszą pogodę. Jako pastor, drodzy państwo, od czasu do czasu w związku ze służbą mam przeprowadzki służbowe i tak obserwuję czasami swoje bagaże, swoich kolegów. Jeden z nich po prostu, to była jedna ciężarówka, później były dwie ciężarówki, a potem to był tir. I stwierdziłem sobie, Arturze, nie naśladuj tego. No cóż, ostatnio TIR wjechał na ulicę Lubelską, tylko dlatego, że jest to wąska ulica jednokierunkowa, więc to były dwie ciężarówki. Ale drodzy, jest pewien sukces, ponieważ zastanawiając się nad pewnymi rzeczami, nad pewnym wyposażeniem, coraz więcej rzeczy po prostu z naszego domu umyka. Psy mają więcej miejsca do ganiania, jest więcej wolnych przestrzeni i odkrywam piękno pustych miejsc. Kiedy nie jest to zagracone, zatłoczone, to po prostu nie męczy. Naprawdę nie męczy, to jest coś pięknego. Życie jest proste. Dlaczego jest takie, robimy z niego coś tak ciężkie, tak trudne? John Jandai z Tajlandii. Ten człowieczek. Studiował. Ciężko pracował, studiował. Potem. Jeszcze ciężej pracował. Potem patrzył na życie swoich przyjaciół, którzy kończą studia, dostają pracę w korporacji, zaciągają kredyty, kupują domy w dobrych dzielnicach i pracują po kilkanaście godzin dziennie. I doszedł do wniosku: Jestem zmęczony, mam tego dosyć. Ja tak nie chcę. Jaki jest sens życia? Ciężko pracować, mało spać. Bierzesz rzeczy, kupujesz na kredyty, i harujesz, harujesz, harujesz. Ale po co? Na co? I powiedział: Ja dziękuję, ja wysiadam. Zrezygnował z pracy, wycofał się, wrócił w rodzinne strony i zbudował sobie dom. ładny dom nie ma tam że w ogóle ten człowiek zmienił swoje życie zmienił miejsce zamieszkania czasami dom się psuje to trzeba coś naprawić nie wiem jakaś dziura w dachu się zrobiła ale ten człowiek otworzył centrum centrum Life is Easy przyjeżdżają tam ludzie z całego świata słuchają jego doświadczeń mówią Orety, ja też nie muszę niczego kupować. Ten człowiek od wielu lat ubiera się w ubranie second-handów, pracuje trzy razy w tygodniu, dwie godziny na swoim ogrodzie. Ludzie z całego świata przyjeżdżają, rozmawiają w tym centrum. Zwolnij, nie śpiesz się. Jest naprawdę szczęśliwy. Może nie ma super samochodów, super ubrań, ale przepraszam, czy ludzie mają super samochody i super ubrania to jest gwarancja szczęścia? Co jest gwarancją szczęścia? Po co żyjemy? Aha, może żyjemy po to, aby mieć relacje. Relacje, życie to są relacje, uczucia w funkcji czasu, bo prawdopodobnie to tak naprawdę się liczy. Więc czy nie wkręciliśmy się w pułapkę koncepcjonizmu? Y Myślę, że cudowną, cudowną odpowiedź znajdziemy rady, wskazówki, które są takim antydiotą na ten pośpiech, na zabieganie, na kupowanie właśnie w Piśmie Świętym w Słowie Bożym. Póki nie uzna, że Bóg istnieje, pytanie o cel życia jest bez sensu, powiedział o dziwo ateista Bernard Rasen. Życie poświęcone rzeczom to życie martwe, spróchniały pień, lecz życie kształtowane przez Boga to kwitnące drzewo. Czy to jest opis Twojego życia? Czy jest to kwitnące drzewo? Pojawiły się nowe pędy? Jest radość? Jest szczęście? Czy skupiamy się na rzeczach i przedmiotach? A jeżeli skupiamy się na rzeczach i przedmiotach, to właśnie tutaj w Słowie Bożym Pan Bóg kieruje do nas te słowa. Nie pożądaj domu bliźniego swego. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Nie pożądaj. Ach, jak to musiało być cudownie. Pismo Święte mówi, że Pan Bóg stworzył ogród Eden i właśnie tam umieścił człowieka. Tam umieścił pierwszą parę ludzką. Tam Pan Bóg umieścił pierwszą parę ludzką i, i powiedział też dziwne słowa. Pan Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał mu takie polecenie. Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania i dobra i zła nie wolno ci zjeść, bo gdy tylko zjesz, na pewno umrzesz. Pan Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Przepraszam, skoro raj był rajem, bo to cudowne miejsce, to jak to strzec? Przed czym? Przed kim? Przecież w raju chyba nie było złodziei, prawda? Ale Boże słowo wyraźnie mówi, aby człowiek uprawiał i strzegł. Szczek przed kim. Trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, księgi Rodzaju, mówi nam słowa następujące. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. Wąż był jaki był? Chytrzejszy. Mam hebrajskie słowo avrum, to znaczy sprytny, przebiegły, subtelny. I w ogrodzie Eden. Wąż mówi do kobiety. Wąż mówi do kobiety. A kobieta mówi do węża. Drodzy Państwo, kiedy ostatnio z jakimś wężem rozmawialiście? Na no, gdyby wąż do Was przemówił, co powinniście zrobić? No, uciekać! To nie jest normalne, że wąż do nas mówi. Wąż przychodzi do Ewy i mówi do niej. Czy naprawdę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu, wolno wam jeść? I kobieta jakby broniła Pana Boga i odpowiedziała: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam je z Niego ani się go dotykać, abyście nie pomarli. Na to wąż rzecze do kobiety, na pewno nie umrzecie. Pan Bóg mówi, jeżeli zjesz, na pewno umrzesz. A wąż mówi: nie, na pewno nie umrzesz. Bóg mówi: umrzesz, a wąż mówi, nie, nie umrzesz. I Ewa tak bardzo zaczyna pana Boga bronić? No, ale jak tu bronić, kiedy ten owoc wygląda, no jak? O jejku, to trufle, niam i różne smaki. No, no, jak się nie skusić na słodką chwilkę? Słodka chwilka przyjemności. No, no jak nie ulec? I czytamy: Wąż rzekł do kobiety. Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo ma to owoce dobre do jedzenia, jak to zobaczyła? To znaczy, jak to mogła zobaczyć, że są dobre do jedzenia? Zanim cokolwiek zrobiła, ona patrzy i obserwuje, że je można jeść. To przepraszam, to kto te owoce jadł? Zanim zerwała, Ewa zobaczyła, że są dobre do jedzenia. Bardzo często naśladujemy innych, i tutaj Ewa widzi: No widzisz, ja jem, nic mi się nie dzieje. Spo spokojnie, spróbuj. Gdy kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego i, i jadła. Zerwała i jadła. Było coś szczególnego w tym, że Ewa widziała, że ten owoc jest piękny, jest ładny, jest godny pożądania. Jako ludzie mamy zmysłów pięć: wzrok, słuch, smak, dotyk. Spośród wszystkich naszych zmysłów nasz mózg zbiera najwięcej informacji, przez który zmysł? dotyk, powonienie, słuch, smak, wzrok. Kto jest za tym, że wzrok? Ręka do góry. Dziękuję. A słuch? Są niektóre osoby. Dotyk, smak. E, moi drodzy państwo, jak wygląda procentowo rozkład? E, tych zmysłów. Okazuje się, że na pierwszym miejscu jest zmyk, zmysł wzroku 83%. Na drugim jest słuch 11%. Ewa zobaczyła. I diabeł ma taki sposób. Jeżeli pewien sposób działa, to nic go nie zmienia. To, co się udało w ogrodzie Eden zastosować na Adamie i Ewie, to, to się powiodło. Więc jak ktoś ma dobry towar i sprzedaje go, to po co go zmieniać? Spójrzmy, że kiedy Chrystus Pan żył na tej ziemi w ludzkim ciele, to diabeł przed tymi samymi pokusami, przetestował to w ogrodzie jeden, działa, sprawdza. Więc pytanie: a dzisiaj to jak to jest? Dokładnie tak samo, dokładnie tak samo, dokładnie w ten sam sposób, dobry, sprawdzony sposób, więc po co go zmieniać? Po co? Wąż był chytry, dała się Ewa wciągnąć. Mamy dziesiąte przykazanie w różnych przekładach w języku polskim. Nie żądaj. Nie jest to pomyłka, nie. Jest to Biblia Królowej Zofii z roku 1455. Nie pożądaj Biblia Brzeska 1563. I dalej większość przekładów nie będziesz pożądał, nie będziesz pożądał, bo przykazanie to nie jest tylko zakaz. Tam również jest obietnica. Jeżeli będziesz blisko mnie, mówi Pan Bóg, i poddasz swoją wolę pod moją wolę, to to jest obietnica. Nie będziesz tego pragnął, nie będziesz pożądał. Uwspółcześniona Biblia Gdańska z roku 2017 mówi: nie będziesz pragnął. Nie będziesz pragnął. No, to są przykazania. Natomiast jest nowa religia. Jest nowa religia, która w sposób niesamowity bardzo jest promowana. Zabiera zwolenników klasycznym kościołom, wchłania też ludzi niewierzących, ateistów, ale jest formą religii. Jest najbardziej, najszybciej rozwijającą się religią w tym świecie. A czysto to za dziwna religia! Jakieś pomysły, jakieś sugestie? Co to za religia? To ma coś wspólnego, to może pewna podpowiedź. Zasada kartezjusza brzmiała: cogito ergo sum. Myślę więc, jestem. Natomiast jest nowa reguła: consumo ergo sum. Czyli? Konsumuję, więc jestem. Więc jest nowa religia. Nowa religia to jest konsumpcjonizm. Nowa religia, tak. Jest to Ewangelia Konsumpcji. Wspierana przez media i radio, środki masowego przekazu, zyskuje nowe rzesze wyznawców, ochoczo podążających do konsumpcyjnego raju, oferowanego przez domy towarowe, wielkie centra handlowe, współczesne świątynie konsumpcji. Czy tak naprawdę życie polega na tym, aby brać? Myślę, że nie, no ale czyż to nie jest zachęcające? Takie promocje, takie dyle I wszystko w zasięgu twojego portfela. Możesz to mieć. Możesz sobie na to pozwolić. Więc pędzimy! Biegniemy w tym pościgu. Nowa religia ciągnie, pochłania. I non-stop poprzez reklamę ciągle wabi. Co mam w tej nowej religii? W nowej religii historie biblijne zostały zastąpione przez kampanie reklamowe, przez billboardy i wszechobecną reklamę. Kapłanami tej nowej religii są celebryci, sportowcy. Piosenkarze, którzy otrzymują pewne garze, ubierają pewną markę ubrania, promują pewne rzeczy, nawet nie zawsze zdrowe. To nieważne. Ważne, że dostał pieniążki i teraz może to sprzedać. Aby mieć, aby posiadać, aby ubrać, aby zjeść, aby się pokazać. Ludzie myślą o pieniążkach, jak nie pieniążki mogą dać szczęście. Mamy domy wypełnione rzeczami, których nie używamy, i rzeczami, których nie potrzebujemy. I wydaje się, w tym wszystkim. Słowo Boże, sługa Boże apostoł Paweł mówi niesamowite słowa. Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. A po, apostoł Paweł był doświadczony. On potrafił się znaleźć w różnych sytuacjach i nauczył się przestawać na tym, co mam. Nie wiem, drodzy Państwo, bo może niektórzy z Was dawno, bardzo dawno byliście dziećmi, ale może pamiętacie piosenkę zespołu Arkinoego. Najlepsza, najlepsza modlitwa na świecie. Najlepszą, najlepszą modlitwę na świecie znam. Najlepszą, najlepszą modlitwę na świecie znam. Cieszycie się z tego, co mam. Czy mam wszystko, czy mi brakuje? Kiedy się modlę, mówię, dziękuję. Najlepszą modlitwę na świecie znam, cieszyć się z tego, cieszyć się z tego, co mam. Apostoł Paweł dalej pisze: Pobożność jest wielkim bogactwem. Pobożność jest bogactwem? Tak. Jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym, albowiem niczego na ten świat nie przynieśliśmy. Dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Serio? Kochany święty apostole Pawle, czy ja dobrze słyszę to, co chciałeś powiedzieć? Naprawdę chciałeś to powiedzieć? Czy może się pomylił? Nie. To był mądry człowiek i wiedział, wiedział co mówi. Pobożność jest zyskiem wtedy, kiedy potrafimy się cieszyć z tego, co mamy. Jest to wielki zysk. Nie musisz wszystkiego mieć, nie musisz posiadać najnowszej komórki, większego domu, lepszego auta. Nie musisz kupować, zbierać, bo tak naprawdę to, co jest ważne, to są relacje. A żeby były relacje, musisz poświęcić swój czas, energię, niekoniecznie pieniądze. Pobożność jest wielkim bogactwem, jeżeli jest, poprzestawana, jest połączona z poprzestawaniem na małym. Dalej są też niesamowite słowa, w tym razem myliście do Koryntian. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie otrzymają w udziale Królestwa Bożego? Nie uczcie się. Nie wam się nie zdaje. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani założnicy, ani prostytutki, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwi. Piacy, bluźniercy, ani bandyci nie znajdą się w Królestwie Bożym. Jest mowa o ludziach chciwych. Panie Boże, ale dlaczego? to przecież często tego nie widać. Jak to sobie chce, pożąda w głowie, to my nawet tego nie widzimy. Gdyby tak zachciwość, ludzie byli zamykani w więzieniach. Zastanawiam się, ile na ulicy naszych miast w ogóle poruszałoby się ludzi. Przecież jej nie widać. Ona jest dobrze ukryta gdzieś tam głęboko w myślach, w sercu. I gdyby ludzie byli karani osadzeniem w więzieniu zachciwość. No nie wiem, jakby to było z ludźmi, którzy chodzą wokół nas. Chciwość według Słowa Bożego dyskwalifikuje człowieka od zbawienia. Ale to jest werset 9 i 10 i chcę odczytać, chcę się z Państwem podzielić wersetem 11, ponieważ werset 11 jest przepiękny. Tutaj mamy cechy ludzi, którzy nie będą zbawieni. Natomiast werset 11 brzmi tak. Apostoł Paweł napisał do zboru w Koryncie. A takimi pijakami, chciwcami, łobuzami. Ludźmi chciwymi byliście wy, ale jesteście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Nie jest ważne, w jakie człowiek wszedł błoto, jakie miał nałogi czy słabości, jeżeli jest otwarty na Bożą Pomoc, bo Pan Bóg zawsze wyciąga do nas dłoń. I nie jest ważne, w jakim miejscu dzisiaj jesteś, związany chciwością, nałogami. Bóg wyciąga rękę. I jego moc jest największą mocą, bo to jest cudowna moc, która kłamców zmienia w prawdomównych, ludzi w chciwych zmienia w hojnych. Ewangelia ma moc. Pan Jezus powiedział: Uważajcie i strzeżcie się o wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Jaki z tego wniosek? Życie nie polega na obfitości dóbr. Naprawdę? Był człowiek. Marzymy, żeby sobie kupić pewne rzeczy, żeby pojechać, żeby zobaczyć, ale był człowiek, którego było stać na wszystko, czego tylko zapragnął, zbierał to w ogromnych ilościach. I pod koniec swojego życia, kiedy już tak się najadł, naoglądał, zobaczył, nadotykał pod koniec swojego życia napisał tak: Niczego, czego zapragnąły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem swojemu sercu żadnej radości, bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu, a było to mi zapłatło za wszelki mój trud. I przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce i trudowi, jaki sobie zadałem. A to wszystko marność i pogoń za wiatrem. Żadnego nie masz z tego pożytku pod słońcem, napisał Salomon. Życie nie polega na obfitości dóbr. Nie polega. Pan Jezus powiedział, takiego bądźcie względem siebie usposobieni, Apostoł Paweł napisał Panu Jezusie, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Mówi nam nic do Filipian, rozdział drugi. Ilu brań miał Pan Jezus? Ile miał koni? Ile miał domów? Ile tego miał? Nie miał. Dlaczego nie miał? Bo tego wszystkiego wyrzekł się, wyparł dla mnie i dla Ciebie, abyśmy mogli być zbawieni. Jak z wielu rzeczy zrezygnował Pan Jezus dla mnie i dla Ciebie. I nadal Jego miłość, Jego dobroć pociąga ludzi. I nie musimy kupować, nie musimy zbierać, nie musimy gromadzić. Pan Jezus wyparł się wszystkiego dla mnie, a z czego my będziemy w stanie, z czego ja będę w stanie zrezygnować dla Niego. Więc jest prośba, wyłącz, wyłącz sterowanie. Bo tak naprawdę to, co się w tym życiu liczy, nie da się tego kupić, nie da się tego nabyć. Kiedyś pewna pani, bardzo bogata pani, przyjechała swoim luksusowym, sportowym autem do bardzo znanego... Psychiatry. Nie dawała sobie rady, leki przestały skutkować, więc stwierdziła, że musi zmienić lekarza. E... Psychiatra przez ponad godzinę słuchał wynurzeń, problemów, kłopotów, e... podawał chusteczki. E... Pilnie słuchał. Na koniec nic nie komentował. Wypisał tylko receptę, uśmiechnął się, wstał, podał dłoń. Pani ujściła opłatę i wyszła na zewnątrz. Kiedy wyszła na zewnątrz, przeczytała receptę. Tyle zapłaciłam, to chyba jakiś żart. I czyta na recepcie. Na recepcie. Proszę się udać do najbiedniejszej dzielnicy miasta. I zrobić coś dla innych. Była zła, była wściekła, więc z piskiem opon wyjechała, ale potem spróbuje. Zobaczymy. W końcu jest doświadczonym lekarzem. Tyle zapłaciłam za wizytę, to spróbuję. Pojechała do biednej dzielnicy, yy, idąc, idąc, Fetor, odór, brudne dzieci, no niefajna atmosfera, walająca się śmieci. Zobaczyła chłopca. To nie był ubrań, to był już mat, obdartego, brudnego, który z noskiem przyklejonym do szyby sklepu sukierniczego oblizywał się, połkał ślinę. Popatrzyła na niego, pomyślała sobie, czemu nie? Więc weszła do sklepu, kupiła całą torbę ciastek, wyszła mi: hej mały, no, to jest dla ciebie. D -d -d dla mnie? powiedział czerwaty chłopiec. Czy pani jest Nie, nie jestem. Jak ta kobieta się poczuła? Jej problemy, jej kłopoty naprawdę odeszły w cień, bo skupiła się, że może zrobić coś dobrego dla kogoś innego. Więc teraz, kiedy mam ten szczególny miesiąc, grudzień, może nie promocje, może nie zakupy, ale pomyślmy o tym, że możemy komuś poświęcić czas. Naszą uwagę, niekoniecznie prezenty, niekoniecznie promocje. Mark Twain powiedział: Są dwa najważniejsze dni w życiu człowieka. Pierwszy to ten, kiedy się rodzi, i drugi to ten, w którym odkrywa dlaczego. I myślę, że właśnie słowa Jezusa Chrystusa, słowa Ewangelii są odpowiedzią na to nasze zabieganie, a największym prezentem jest sam Pan Jezus, jest Ewangelia, która jest antidotem na nasze zabieganie, na nasze kupowanie. Więc takiej mądrości od Pana Boga, od słowa Bożego, abyśmy w tym okresie zakupu, pędu znaleźli taki czas, aby się zatrzymać, aby otworzyć słowo, żeby to był czas nie tylko dla brzucha, ale przede wszystkim, żeby to był czas dla ducha. A Pan Jezus powiedział: szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Czego z tego serca państwu życzę. Dziękuję za uwagę. Teraz czas na naszą rozmowę. Formułę dobrze Państwo znają. Ja poproszę o włączenie światła. Na naszych stołkach znaleźliście Państwo ołówki i karteczki. Wszystko zostało powiedziane, wszystko było klarowne, jasne. Ale jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, pastora zapraszam na białą sofę. Państwa zapraszam do zapisania tego pytania. Zaraz postaramy się odpowiedzieć na nie. Pastorze, to w takim razie ja u... zadam pierwsze, jeśli mogę. Nie wiem w ogóle jak to zrobić, czuję się bardzo nieśmielona, ale jeśli rzeczywiście stwarza nam ogromną radość kupowanie, to jest coś takiego jak, nie wiem... Zjedzenie batonika albo, no nie wiem, no jak, jakieś zupełne, zupełnie szczęśliwe momenty. To jest tak, że wraca się z pracy czy z, z, z miasta i ma się złowioną rzecz w torebce. Niesie się po prostu jak trofeum do domu, i człowiek prawie frunie. I później się otwiera tą torebkę w domu i się ogląda, i naprawdę jest człowiek bardzo szczęśliwy. I to wystarcza na jeden dzień. <laughs> A kolejnego dnia poszukuje się nowego trofeum. Jak, jak zacząć? Po prostu ten proces, który może nas zwyczajnie oduczyć tego albo zastąpić to inną radością, innym szczęściem. Dziękuję bardzo. Myślę, że Pismo Święte pokazuje nam osoby, które. Pismo Święte jest pełne obrazów w sytuacji. I znajdziemy w takiej sytuacji naprawdę bardzo, bardzo dużo. W Piśmie Świętym historia człowieka, który miał na imię Achan. Pan Bóg powiedział, kiedy wejdziecie do tego miasta, to wszystko jest obłożone klątwą. Spalicie, zniszczycie, złoto i srebro jest poświęcone dla mnie. A ten człowiek patrzył, oglądał i zapragnął sztaby złota, płaszczu babilońskiego i to było początkiem wielkiej tragedii i klęski nie tylko jego domu, jego rodziny, ale to była klęska dla całego narodu. Pismo Święte nam pokazuje, jest niesamowitą lekcją, szkołą życia przykłady ludzi, którzy pragnęli, chcieli, pożądali, i bardzo często to się źle kończyło bo tak naprawdę konsumpcjonizm czy pragnienie kupowanie nie jest złym samym w sobie możemy kupować rzeczy, aby zaspokoić głód natomiast kiedy zbieramy, kupujemy pewne rzeczy i odkładamy gromadzimy niepotrzebne kilogramy niepotrzebne książki niepotrzebne rzeczy jak zastąpić? Myślę, że najlepszą formą jest, jest Ewangelia. Żyjemy w dobie bardzo popularnego minimalizmu. Ludzie, którzy mieli karierę, zarabiali w korporacji ogromne pieniążki, któregoś dnia dochodzą do wniosku, że nie mają czasu na relacje. Rezygnują z wielkich mieszkań, sprzedają samochody, przesiadają się na, rodzie, na rowery, kupują małe mieszkanka, piszą blogi o minimalizmie i zarażają tym innych ludzi. I ludzie się cieszą, że w końcu mają czas. Mają czas na relacje, na przyjaźń, na swoje pasje życia. Natomiast kredyty, pożyczki, to nas, no, w szczęście nie wprawia. Natomiast jeszcze mnie do pytania, tak, kiedy jemy czekolady, kiedy jemy słodycze, to nam się w mózgu wydzielają endorfinki. Ale dobrze jest wiedzieć, wiedzieć o tym, że e, kiedy słuchamy dobrej muzyki, kiedy się modlimy, kiedy uprawiamy sport albo kiedy się ukochamy, również w naszym mózgu wydzielają się endorfiny, czyli hormony szczęścia, więc myślę, że możemy pomyśleć o tym, e, o znalezieniu innych form, które dają nam szczęście i nie są mm, toksyczne w skutkach, jak niepotrzebne, darmowe kalorie. Puste kalorie. Przed nami sześć pytań. W takim razie pozwolę sobie przeczytać. W kolejności przypadkowej. O, takie dosyć obszerne pytanie. Co jest przyczyną zła na świecie? W ogrodzie Eden była inwazja z obcej planety. Adam z Ewą zgrzeszyli, złamali Bożą Wolę. Boola, Boża wola była bardzo prosta. Nie jedz, nie dotykaj, nie zrywaj. Z chwilą, kiedy Adam i Ewa zjedli owoc, to nie było tylko zerwanie jakiegoś owocu. To było złamanie pierwszego przykazania. Nie będziesz miał Bogów innych przede mną. Złamanie ósmego przykazania. Nie kradnij. I złamanie dziesiątego przykazania. Nie pożądaj. Grzech, bunt lucyfera, szatan. Jest. Od tego się wszystko zaczęło. I dlatego, że był bunt, bunt Lucyfera, grzech, ziemia została zainfekowana i dlatego mamy konsekwencje. Ale jest plan ratowania, plan, plan ratunku, przyjście Chrystusa, jego śmierć ofiarnicza za nas, aby nas zbawić. Kolejne pytanie. Jeśli yy, niedobrze go odczytam, bardzo proszę o sprostowanie. Czy pożądamy tylko rzeczy? A co z sukcesem, z talentami? Tutaj już jest nieczytelnie, ale czy dobrze rozumie, że możemy również, tak jak rzeczy, pożądać sukcesów, takiego spełnienia, może jakichś naszych ambicji? Czy o to chodziło w tym pytaniu? Pożądaniem jest pożądaniem i niezależnie, czy to jest coś materialnego, czy są to rzeczy duchowe, czy są to rzeczy stanowiska, kariera. Z chwilą, kiedy pożądamy, zazdrościmy komuś, czegoś, to jesteśmy naspalonym. Tora mówi, że nawet pożądanie rzeczy, które są, jak można powiedzieć, Tora opisuje przypadek, że ktoś był nauczycielem i drugi nauczyciel zazdrościł mu, jak to jest, że z danego fragmentu Słowa Bożego on może wyciągnąć tyle myśli! I był zazdrosny o jego głębokie zrozumienie. Więc tak naprawdę, e, zazdrość, pożądanie nie dotyczy tylko kwestii e, materialnych, ale to wszystko zaczyna się od myśli. Więc. Rzeczy materialne są dopiero widzialnym skutkiem, ale wcześniej to jest pewien proces. Kiedy myślimy, kiedy marzymy, kiedy układamy plan w głowie, a to, że już zrobimy czyn, to jest efekt tego, że były pewne myśli wcześniej. Więc jak najbardziej przekazanie nie odnosi się tylko do rzeczy materialnych. Przekazanie mówi o rzeczach materialnych, ale Pan Jezus powiedział: że Jeżeli ktoś pożąda w myślach niewiasty, to już jest na I kolejne pytanie. Czy aby te puste pokoje to nie przesada? Powiem tak z własnego doświadczenia. Drodzy Państwo, kiedy przeprowadziliśmy się, kiedy z rodziną się przeprowadziłem do Krakowa, mamy 80 metrów kwadratowych. Każdy pokój łącznie z kuchnią, łazienką, wszystkie były wypełnione pomieszczenia, naprawdę. Mam cudowną żonę, która w rozmowie z, jedną, z jednym dzieckiem słuchaj, używasz tego stołu? No nie. A to używasz też nie. Biurka uży... Dzieciaki był stół, były biurka. Dzieci stwierdziły, że nie używają biurka ani tego, ani tego. Rozmawiamy z sąsiadami. Nie potrzeba, wystawiono. Drugie jeszcze komuś przydało. E, jakiś był regał, ale w sumie nie potrzebujemy tego regału. Był ktoś, kto potrzebował. No i dostał w prezencie. Mieliśmy bardzo fajne drewniane krzesło, ale w sumie takie my w pokoju. Więc żona stwierdziła: no cóż, jest pewne małżeństwo młoda pewnie im się może przydać. Nie to, że nam zwadzało, zawadzało, ale jak może ktoś się z tego cieszyć, no to się po prostu pozbyliśmy, więc, drodzy Państwo, jeżeli, gdybyśmy miał, gdybym miał porównać, jak wyglądało nasze mieszkanie po przeprowadzce do Krakowa 3 lata temu, a jak to wygląda teraz, naprawdę mamy coraz więcej wolnych przestrzeni. I powiem tak, że tym się coraz bardziej podoba. Okazuje się, że Amerykanie mają, wykorzystują tylko 40% swoich pomieszczeń. Co to znaczy? 60% pomieszczeń Amerykanów jest nieużytkowanych, stoje puste. Trzeba to później odkurzyć, trzeba sprzątać, sprzątnąć, więc ja powiem tak: może ktoś żyje w kawalerce i po prostu, nie wiem, małżeństwo z małym dzieckiem ma problem. Natomiast powiem, że absolutnie to nie jest żadna przesada. I kolejne pytanie. Czy to w takim razie grzech, mieć rzeczy? Nie, nie jest to grzech. Pieniążki też nie są złem. Słowo Boże mówi, że grzechem jest miłość pieniędzy. Same pieniążki w sobie nie są złem. Samo pożądanie nie musi być negatywne, bo, na przykład, kogoś, ktoś może pożądać, pragnąć, aby żyć dla chwały Pana Boga. Kiedyś w seminarium miałem kolegę Matthew Britena, był to chłopak z Australii, no i tak kiedyś rozmawiałem z nim, otworzył otwartą Biblię i tam po prostu miał spisaną modlitwę. I w tej modlitwie było sparafrazowane więcej taka myśl, Panie Boże, chcę lepiej żyć dla Twojej chwały, aby ludzie widzieli Ciebie, abyś Ty był uwielbiony, nie ja. Ja chcę być w cieniu, ale dopomóż mi, aby moje życie było naprawdę uwielbieniem Ciebie. Więc można pragnąć dobrych rzeczy. Pragnienia nie muszą być złe. Pan Jezus powiedział, o Pan Jezus powiedziane, że gorliwość o Twój dom pożera mnie, więc nie wszystkie pragnienia są też złe. Protestancki etos sugeruje, że trzeba ciężko pracować i jak najwięcej zarabiać, aby na przykład pomagać biednym. Jak to połączyć z antykonsumpcyjnym przesłaniem? Tak, kiedy popatrzymy, to to może panie, ale może bardziej pytanie do panów. Najlepsze auta, jakie się produkuje w Europie, to one są z pewnych krajów. Kiedy popatrzymy na ekonomię, Krajów Unii Europejskiej. Są kraje bardzo, bardzo biedne i są kraje bardzo bogate. Jakie to są kraje, powiedzmy, biedne? Nie wiem, może Państwo tak pomożecie? Grecja, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Włochy? I są kraje bardzo bogate, gdzie po prostu te kraje są naprawdę bardzo zamożne. To są? Skandynawia, Norwegia, Niemcy. Niemcy. Spójrzmy drodzy powiem od strony biblijnej i historycznej są to kraje gdzie słowo Boże było szanowane. Gdzie nie tylko jest powiedziane pamiętaj abyś dzień święty święcił, ale protestanci mają informacje o pracy. Sześć dni będziesz pracował, siódmego dnia odpoczniesz. Więc nawet współczesna historia świata czy ekonomia ma ogromne znaczenie, bo wynika to z filozofii życia, z filozofii podejścia do, do życia i do finansów. Apostoł Paweł napisał, aby pracować, aby trudem własnych rąk zarabiać na utrzymanie i to było dziwne. Dla mnie, kiedy to czytałem, lecz też nie tylko, aby zbierać, aby mieć z czego udzielić potrzebującym. Pan Jezus powiedział Biednych i ubogich zawsze będziecie mieć pośród siebie. Jeżeli Pan Bóg dał komuś możliwość zarabiania, dar zdobywania pieniędzy, funduszy, to jest cudowna sprawa. Ciekawą rzeczą jest, że większość amerykańskich milionerów jest głęboko zaangażowanych w jakąś działalność charytatywną. Ci ludzie odkryli, że radością nie jest tylko na zbieranie, na gromadzenie. Większą radością jest pomagać innym. I to naprawdę przynosi wielką radość. A żeby się dzielić, nie musimy być milionerami. Możesz poświęcić swój czas, można pójść do hospicjum, można poświęcić czas starszym osobom, zrobić im zakupy. Albo osobom, które są zabiegane, w zabiegane w biegu za małymi dziećmi. Każdy z nas ma 24 godziny na dobę i ma cenny, cenny cenny artykuł. Jest to czas. Moja staruszka, mamusia Góralka zwykła mówić: Oj, oj, jakby wszyscy tyle kupowali co ja, to by padła cała gospodarka, cała by padła, padłaby. I tu właśnie mamy takie pytanie: można przestać kupować? Tylko po co? Nie lepiej napędzać gospodarkę? No, oczywiście, że nie lepiej. Ludzie produkują, produkują, produkują yy, są całe spisy. Spisy żarówkowe, jest to genialna rzecz. Zrobić towar, aby szybciutko po gwarancji się zepsuł. Naprawdę kupowanie nie daje nam szczęścia. Nie dają szczęścia. Są ludzie, którzy y, mają depresję, bo nie mają na chleb. Ale są ludzie, którzy mają depresję, bo nie wiedzą, co zrobić z pieniążkami. Pismo Święte mówi, że kupowanie, posiadanie nie daje nam szczęścia. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, nie od zależy, czyje jest życie. Pieniążki szczęścia nie, nie dadzą nam. To relacje. Pieniążki mogą być ważnym darem, ważnym narzędziem, natomiast same w sobie nie sprawiają, że dają nam szczęście. Gdyby tak było, najbogatsi ludzie świata nie mieliby depresji, nie mieliby problemów, nie mieliby kłopotów, ale mają takie same jak my. Są po drugiej stronie. Kiedy byłem studentem w Podkowie Leśnej, tak pięknych domów – Potężnych fasad, krat w oknach, ogromnych psów, systemów e, antywłamaniowych. nie widziałem nigdzie. Ci ludzie mają bardzo dużo i boją się i drżą. Jak nie ma za dużo, nie martwisz się, sen biednego jest spokojny, nie martwi się. No i też najmądrzejszy człowiek świata e, miał taką modlitwę do Pana Boga i pozwolę sobie tę modlitwę na koniec odczytać. Salomon w trzydziestym rozdziale swojej księgi przypowieści Salomona napisał tak. Każde słowo Pana jest prawdziwe. On nie starczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nienawidź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i rzekł, któż jest Pan? Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Złoty środek jest zawsze najlepszy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, to jest nasze szóste spotkanie. Ale tak jak powiedziałam na początku, nie ostatnie. Nie ostatnie dlatego, że przyzwyczailiśmy się do siebie, przyzwyczailiśmy się do tych wieczorów. Dlatego mam następujące propozycje. Jeśli ktoś odczuwa potrzebę modlitwy, wspólnej modlitwy, takie spotkania odbywają się tutaj w kościele w środę o godzinie 18.00. Każdy może przyjść ze swoimi intencjami, ze swoimi problemami, i możemy wspólnie się modlić. W czwartek o godzinie 19:00 studium Biblii w języku angielskim, a zaraz później o 20:00 20 studium naszego ciała czyli fitness. W piątki mamy rozpoczęcie Sabatu o godzinie 18:00. I kulminacją naszego tygodnia jest oczywiście sobota o godzinie 9.30, studium pisma świętego, o godzinie 11, kazanie Słowa Bożego. Bardzo zapraszam. No i cóż, jesteśmy tuż przed Nowym Rokiem, a początek każdego nowego roku to jest ogromne, ogromne, ogromne wydarzenie, w którym każdy z nas. Może być aniołem, może być przedłużeniem Bożych Dłoni, mianowicie koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszym kościele również odbędzie się taki koncert połączony ze zbiórką środków na potrzeby chorych dzieci. I odbędzie się on 12 stycznia o godzinie 17. Już dziś serdecznie zapraszam, mimo że to już będzie w nowym roku. Proszę Państwa, ja z dzisiejszego wykładu zachowam w sobie to pytanie: Czy jest Pani aniołem? Myślę, że możemy wyjść z tym pytaniem dzisiaj. Możemy mieć dużo, możemy mieć minimalnie, możemy mieć tyle, ile potrzeba. Ale ważne jest, żebyśmy zawsze byli czuli i dostrzegali potrzeby drugiego człowieka. Dziękuję bardzo za wszystkie nasze wspólne wieczory. Do widzenia, życzę bezpiecznego powrotu do domu.